Dobra. Działa, działa. Dobra, więc generalnie mamy 18 minut, to jest krótka prezentacja jak na mnie, więc będziemy mówić szybko. W prezentacji są slajdy podprogowe, co drugi slajd jest podprogowy. Rozluźnijcie się, patrzcie na slajdy, nie na mnie. Tego się prosto odczaruje. Nie będzie dzisiaj o bezpieczeństwie, będzie o tym, o czym zapominacie, robiąc strony internetowe, a w zasadzie, jeżeli jesteście klientami, to o czym zapominacie. Kim jestem? Szybciutko. WP Magus. O, prezentacja nie jest odświeżona. WP Magus, czyli miejsce, w którym pracuję od lat, tam nie wiem, nastu już. Właściciel, founder i tak dalej. Robimy wszystko, co związane z WordPressem. Core Contributor, czyli jak korzystacie z WordPressa, to tam trochę mojego kodu jest, kilka linijek pewnie. Tłumacz WordPressa, organizator WordCampów, speaker na WordCampach, organizator kiedyś Worda w Wrocław, pomagacz na WordPress Stack Exchange'u, tworzyłem strony na przykład dla Pruchnika, ScanMedu, czy współpracowałem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obecnie tworzymy też firmę 360 DigiCare, o tym pewnie jeszcze będzie mówione. Dobra, o czym myślimy, gdy tworzymy nową stronę internetową? Śmiało. No to ty jako twórca strony, a tak klient. Klient myśli, żeby nie zafakturować, dobra. No tak naprawdę większość klientów, którzy do mnie przychodzą i mówią, że chcą mieć stronę internetową albo nową stronę internetową, to się skupia na tym, że ta strona ma być ładna. W domyśle, że im ma się podobać. Że wygląda nowocześnie, albo przejrzyście, albo czysto, albo to nowocześnie sobie wybierzcie dowolne słowo, które znaczy plus minus nic. Nowocześnie jest fajne, bo to jest zgodnie z chwilową modą, bo dzisiaj robiona strona nie jest nowoczesna, tak? To nie jest rocket science. Kolory i fonty nam odpowiadają. Znowuż, zgodne z kolorami firmowymi i tym podobne. Zdjęcia są ostre i ładne. Jak są nieostre zdjęcia, to nie jest fajnie, to jest zła strona. Treści nie mają błędów, tak? Czyli czy przypadkiem gdzieś na stronie głównej nie ma literówki, bo to jest, świat się zawali, jeżeli w stronie demo będzie literówka. I pewnie jest więcej takich rzeczy. I teraz, co łączy te rzeczy z poprzedniego slajdu? Okej. Okej. Z mojego punktu widzenia te rzeczy łączy też to, że to są rzeczy stosunkowo proste do zmiany. Bo jeżeli mam zmienić kolorystykę strony, to jest 1-2 dni fronta góra. Jeżeli mam poprawić literówkę, to poprawię to w trakcie naszej rozmowy, na której mi pokażesz, że tam jest ta literówka. Sorry, nie zauważyłem, zdarzyło się, ale ja tych treści nie pisałem, ja je dostałem od ciebie, więc to nie jest wielki problem. Co więcej, te rzeczy w większości nie mają znaczenia. A nie mają znaczenia dlatego, że, bo to, czy strona jest ładna, to ona nie nam ma się podobać. Jeżeli ja słyszę, że bo prezes firmy mówi, że ona jest smutna, to super, kiedy ostatnio prezes firmy zrobił zakupy na tej stronie? Pewnie nigdy. Czy wygląda nowocześnie? Znowuż, za rok ona nie będzie nowoczesna. Pamiętacie jeszcze Material Design? To się chyba tak nazywało? A pamiętacie Flat Design? To się też chyba tak nazywało? Kto ostatnio z was tego używał? No dobrze, jest jedna osoba. Kolory i fonty nam odpowiadają. Przy dobrze napisanych stylach można je prosto zmienić. Zmiana fontów na przeciętnej stronie, która jest dobrze zrobiona, to jest tak naprawdę parę minut w trakcie rozmowy. Czy zdjęcia są ostre i ładne? Znowuż, to są treści. Zdjęcia na stronie, jeżeli mówimy o stronie zrobionej na WordPressie, to są treści.
Wy jako klienci możecie je sobie podmienić. Jeżeli nie podobają wam się te, które zostały osadzone, ponownie zazwyczaj one pochodzą od was, bo no, większość agencji nie wykonuje zdjęć dla klienta, jeśli chodzi o stronę, to też możecie je sobie prosto zmienić. To, czy treści nie mają błędów, także możecie je zmienić. Podmiana tej literówki dla was jest tak samo prosta jak dla mnie. OK. A na co uwagi nie zwracamy? I tu nie wiem, na ile... A, będzie widać. To są wiadomości, które faktycznie gdzieś tam dostałem i sobie pozbierałem. Czyli mamy na przykład tak. Cześć Krzysiek, właśnie przebudowujemy sklep i chciałbym przy okazji zająć się tematem prędkościowymi. Jak u ciebie z czasem? Albo na przykład poszukujemy osoby, która nie tylko umie zdiagnozować problemy z aplikacją, ale i je naprawić. Chodzi o portal jakiś tam. Czasami strona nie działa prawidłowo, obciążenie procesora przekracza 100% i występują błędy 503. Czyli tu mamy problem z wydajnością. Tu mamy... Co? Jakieś tam modyfikacje na stronie. Chcielibyśmy przeprowadzić optymalizację witryny, generuje ogromny ruch i tak dalej, i tak dalej. Znowuż jakieś tam błędy 500. Tu mamy chcę zabezpieczyć. Tu mamy bodajże, że na stronie chcemy mieć WCAG. Teraz przyzwyczailiśmy się, my jako klienci, to my, może jest mylące, bo ja średnio jestem klientem na strony internetowe, ale przyzwyczailiśmy się, że wystarczy zainstalować wtyczkę i wszystko się rozwiąże. Trochę wynika to z tego, że dużo wykonawców przyzwyczaja do tego klientów. Tylko zobaczmy sobie na przykładzie WCAG, jak to wygląda w praktyce. Mamy wtyczki dostające dostępność. Spoko, super. Czyli mamy stronę szpitala na przykład. Wystarczy zainstalować wtyczkę, będzie z głowy. Resztę się oklepia Elementorem. Są wtyczki. Są wtyczki, mają po tysiące aktywnych instalacji, mają fajne oceny. A co te wtyczki robią? Ktoś z was kiedyś sprawdzał? Dobra, no na przykład między innymi dodają takie coś. Teraz, jeżeli sobie pomyślicie, że wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście osobą, która niedowidzi i potrzebujecie na przykład 3 razy większych fontów, żeby móc je przeczytać, bo macie problem ze wzrokiem. Albo potrzebujecie zwiększonego kontrastu. Czy funkcjonujecie tak, że wchodzicie na stronę internetową, szukacie takiej małej niebieskiej ikonki, trafiacie w nią, czytacie tam zwiększ kontrast, klikacie w to, jest super, możecie tą stronę obsłużyć. A potem stwierdzacie, kurczę, to nie ta strona, idę na następny wynik wyszukiwania i to samo. No nie, oczywiście, że nie. Bo możecie sobie ustawić w przeglądarce powiększenie fontów, możecie sobie w Windowsie czy tam Macu ustawić zwiększony kontrast i nie używacie tych przycisków, bo wy ich nie znajdziecie na stronie. I to ma swoje skutki. To jest strona, jak widzicie, Wrocław Miasto Spotkań. I ja tu mogę zapłacić podatki. I ta strona musi spełniać wymogi WCAG. I wiecie, co tam jest w prawym rogu? Są takie ikonki, których ja na tym telewizorze nie przeczytam, ani nie mam wady wzroku. I one coś robią. Ja muszę zgadnąć, co one robią. I może za ich pomocą jestem w stanie coś zmienić. Za tą stronę ktoś zapłacił. Ta strona w wymaganiach na pewno miała WCAG. Skąd to się wzięło? No wzięło się stąd, że jest sobie takie kryterium o zwiększaniu tekstu, zmianie rozmiaru tekstu. I to kryterium mówi właśnie tyle, że tam pomijając niektóre rzeczy, tekst może być resizowany. Tylko to można rozwinąć i przeczytać wytłumaczenie tego punktu.
Jak sobie to już przeczytacie, to wtedy się okaże, że nie chodzi o to, że na stronie ma być przycisk, który zwiększa i zmniejsza tekst. To jest w ogóle genialne, że na stronie jest w ramach dostępności jest przycisk, który zmniejsza tekst. Bo ktoś może mieć wadę wzroku i musieć mieć mniejsze literki. Tak? To teraz tu chodzi o to, że ja mogę sobie powiększyć tekst dwukrotnie za pomocą Ctrl plusa i ze strony dalej korzystać. Co to znaczy dalej korzystać? To znaczy, że na przykład żaden przycisk nie ma szerokości ustawionej na 80 pikseli, wysokości na 20, a tekst, który powiększę dwukrotnie, wyjedzie poza ten przycisk. I będę miał po prostu zielony prostokąt, nie wiedząc, co on robi. OK? Kryteriów WCAG wszystkich jest tyle. Ja sobie wybrałem takie ciekawsze z nich. Tu macie na przykład napisy rozszerzone. Do wszystkich nagrań audio w multimediach coś tam, dźwięki, obraz, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywnymi dla tekstu, alternatywami dla tekstu, są oznaczone, zapewnione są napisy. Czy jakakolwiek wtyczka zrobi wam napisy do filmu YouTube'a, które opublikujecie na stronie? Kontrast minimalny. Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej jakiś. Znowuż, czy wtyczka zmieni wam kontrast waszej strony? Zmieni wam kolorki? Czy zmieni wam kontrast? Czy ona sprawdzi na przykład, czy biały tekst na tle zdjęcia po zresizowaniu na przykład do rozmiaru iPada nie wypadnie na białym ubraniu pielęgniarki? Czy jakaś wtyczka wam to zrobi? Klawiatura. Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury. Ponowne potwierdzenie autentyczności. Trzy błyski lub wartości poniżej progu. Animacja po interakcji. Wiecie, że jeżeli robicie stronę zgodną z WCAG, to musi być możliwość wyłączenia animacji? Wszystkich animacji. Czy jeżeli robicie animacje w CSS-ie, to dajecie możliwość wyłączenia ich? Bo wtyczka tego nie zrobi za was. Tytuły stron. Cel łącza. Czyli linki muszą być poprawnie opisane. OK? Zauważcie, że tych... Ja przeleciałem, nie wiem, 5, 6, 8 kryteriów. Pamiętacie, jak długa była ta lista? Żadnego z tych kryteriów, żadna z wtyczek wam nie rozwiąże. Wydajność. No do tego to przecież już na pewno są wtyczki. Wszyscy znamy wtyczki do wydajności. Prawda? To tak, takie wyniki się robi wtyczkami. Wystarczy zainstalować wtyczkę i działa. A jakie problemy mają strony, faktyczne żywe strony? No na przykład takie. Zobaczcie rozmiar doma. 3500 elementów. Zobaczcie ładowane skrypty i czasy ich ładowania. Wtyczka optymalizująca nie wyrzuci wam tych skryptów. One się dalej będą ładować. Zasoby. Zdjęcia i skrypty, które mają po kilka megabajtów. Znowuż, tego wam nie rozwiąże wtyczka. Wtyczka wam może je co najwyżej załadować leniwie. Tu macie fajną stronę, która się ładuje jedyne 23 sekundy. 24. Tego wtyczką nie naprawicie. Tę stronę po prostu ktoś źle zrobił. Bo nikt w wymaganiach nie napisał, że ta strona powinna działać szybko. Wygoda edycji. To jest wdrożenie WordPressa. Klient chciał mieć takie strony, bo takie były zakodowane w projekcie, zaprojektowane w projekcie. Klient dostał takie strony. Klient bardzo szybko zauważył, że nie jest w stanie edytować tych stron, bo one po prostu zostały zakodowane i nawet tam chyba tytuły były zakodowane tak na chama. WordPress był użyty tak naprawdę po nic, po to, żeby obsłużyć
PHP. Tu macie jakiś kolejny taki przykład. Zmieńcie sobie kategorię. Co się stanie? Ojejku, przestanie działać. Tu macie jeszcze jakieś... tak, no tam przeniesienie załącznika na jakąś podstronę i tak dalej. Tu macie na przykład edytor. I to jest generalnie bardzo fajny edytor, bo on ma on edytuje stronę dokładnie tak, jak ona wygląda. Jeżeli byście chcieli stworzyć drugą stronę, która ma podobny wygląd, tylko inne treści, to się nie da. SEO. Tu macie na przykład fajną strukturę, która ma się nijak. Macie na przykład H1 Startseite i H1 Bau und Leibe. Tu macie też jakieś sieczkę kompletną. Tu macie więcej sieczki. A tu macie kompletną sieczkę, która na przykład bardzo często jest używana po to, żeby wszystkie strony, wszystkie produkty, wszystkie wpisy blogowe mogły być w katalogu głównym domeny. Bo katalogi są głupie. I jak wiemy, wrzucenie wszystkich plików do jednego katalogu i szukanie w tym wielkim worku bez struktury jest super. Co prawda zabija to wydajność, ale poza tym jest super. I teraz trik polega na tym, że to jest tylko początek. Bo przecież mamy jeszcze bezpieczeństwo. Mamy responsywność, mamy łatwość utrzymania, mamy licencję. Bo kto z was nie spotkał nigdy klienta, który po roku od używania strony dowiedział się, że jego strona korzysta z 15 licencji płatnych wtyczek, na które on tych licencji nie dostał, co znaczy, że w sumie musi je sobie kupić. I to będzie go tam kosztować na przykład $1000 rocznie. Mamy zgodność z prawem, bo owszem, my nie jesteśmy prawnikami, ale klient też nie jest prawnikiem. Ja tworząc sklep internetowy sobie nie muszę wiedzieć, co ja potrzebuję w tym sklepie internetowym. Wy jesteście ekspertem od robienia sklepów internetowych, wy mi pewnie o tym powiecie. Ekologia. Czy strony internetowe mają coś wspólnego z ekologią? Super, czyli już ta świadomość gdzieś tam jest. No to zastanówmy się teraz, czy strona, która pobiera przy każdej odsłonie rzędu, nie wiem, 10 megabajtów, czy ona aby na pewno jest ekologiczna? Realizacja celu. To koleżanka tutaj na początku chyba zaznaczała, że strony to jeszcze powinny realizować jakiś cel, poza tym, że są ładne. I tak dalej. I teraz zauważcie, że żadnej z tych rzeczy ja praktycznie nigdy nie usłyszałem od klienta, który mówił: dzień dobry, chciałbym szybką, bezpieczną stronę, która jest dostosowana do wymogów WCAG 2.1 i sprzedaje te produkty. Dziękuję. Nigdy tego nie słyszałem. Dzięki za uwagę.